W maju zbiera pszczółka, zbierajże też i ty ziółka. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od przypomnienia, że podobnie jak pszczółka z powiedzenia, również my możemy już zbierać wiele ziół, na przykład miętę na miętową herbatę, melisę na uspokojenie, bazylię do przyprawiania potraw z pomidorami, tymianek czy oregano do pizzy. Nadal możemy też wysiewać wiele szybko rosnących roślin zielnych, na przykład bazylię i majeranek. Możemy też sadzić już bezpośrednio do gruntu lub balkonowych czy tarasowych donic sadzonki ziół, które wcześniej samodzielnie przygotowaliśmy lub które kupiliśmy w sklepie ogrodniczym czy nawet markecie spożywczym. Kontynuujemy też zbiory w warzywniku przedplonów, robiąc miejsce dla innych warzyw. A zbierać cały czas możemy rzodkiewki, szpinak, sałatę i szczypior cebuli. Jeżeli nadal chcemy uprawiać te rośliny w warzywniku, to przypominamy, że w przypadku rzodkiewki i sałaty należy sięgać już po nasiona tylko odmian do letniej uprawy, które są bardziej odporne na przesuszenia i wysoką temperaturę. W przypadku szpinaku możemy siać szpinak nowozelandzki lub tak zwany szpinak sałatkowy. Natomiast jeżeli chodzi o cebulę, to cały czas możemy sadzić jej rozsadę przygotowaną w marcu lub kwietniu. Jeżeli pozostały nam jeszcze cebulki, dymki cebuli, to także możemy dla nich znaleźć miejsce na grządce. 15 maja znany jest ogrodnikom jako Zimna Zośka. To symboliczna data, po której w naszym klimacie nie powinniśmy się już spodziewać nocnych przymrozków. I to symboliczna data, która rozpoczyna w naszych ogrodach sezon uprawy roślin letnich. Kiedy w gruncie, na warzywnych grządkach, możemy sadzić sadzonki pomidorów, papryki, bakłażanów i innych roślin psiankowatych, o których była mowa już w naszych zeszłotygodniowych filmach z cyklu Ogród Warzywny, możemy też wysiewać lub sadzić sadzonki ogórków, dyń, cukinii, patisonów, kabaczków, melonów, arbuzów i innych roślin dyniowatych, o czym będzie mowa w naszym tegotygodniowym środowym filmie. Na grządki mogą też trafić sadzonki selera i pora oraz innych roślin warzywnych, które można było sadzić już wcześniej, między innymi sałaty, kalarepy oraz innych warzyw kapustnych. Na rabatach kwiatowych warto o tej porze w szczególny sposób zadbać o hortensje. To czas ich silnego wzrostu i wypuszczania młodych pędów, które już niebawem będą kwitły. Pamiętajmy o ich podlewaniu, jeżeli ilość opadów jest niewystarczająca, oraz o ich nawożeniu, ponieważ właśnie teraz, w czasie najbardziej intensywnego przyrostu, potrzebują one wielu makro- i mikroelementów. Jeżeli nasze hortensje rosną w gruncie, możemy użyć granulowanego nawozu do hortensji, gdzie każda granulka rozsypana wokół rośliny zawiera wszystkie składniki odżywcze, jakie są dla niej odpowiednie. Po ich rozmieszczeniu delikatnie mieszamy je z wierzchnią warstwą gleby. Natomiast jeżeli uprawiamy hortensje w donicach, wygodny do użycia może się okazać nawóz dla tych roślin w postaci płynnej, rozpuszczalnej w wodzie. On może być stosowany częściej niż nawóz granulowany, co mniej więcej 2-3 tygodnie, ponieważ ze stosunkowo niewielkiej ilości ziemi w doniczce rośliny szybciej wyczerpują składniki odżywcze. Należy je więc uzupełniać. Na kwiaty hortensji musimy jeszcze poczekać, za to w ogrodach kwitną o tej porze inne rośliny, między innymi rośliny owocowe, takie jak truskawki i borówki. W cieplejszych rejonach naszego kraju zaczynają już one zawiązywać owoce. Pomału rozkwitają też jeżyny, widać pąki kwiatowe malin. Te rośliny również warto odżywić, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej. I pamiętajmy o ich podlewaniu, jeżeli suma opadów jest niewystarczająca. Na niedobory wody narażone są zwłaszcza borówki, ponieważ mają one drobny i płytki system korzeniowy i posadzone są w kwaśnym, szybciej przesuszającym się podłożu. Jeżeli będą miały zbyt sucho, mogą zrzucać pąki, kwiaty i malutkie rodzące się owoce, przez co nasze zbiory będą znacznie mniejsze. W drugiej połowie maja rozpoczynamy lub kontynuujemy przygotowanie letnich kompozycji balkonowych i tarasowych. Do wyboru mamy mnóstwo roślin, między innymi pelargonie, petunie, surfinie, supertunie, begonie, kalibrachoa, bidensy, uczepy, sandewille, dalie, wilczomlecze, koleusy, komarzyce, dichondry i wiele, wiele innych. Wybierzmy te, które podobają nam się najbardziej i cieszmy się ich widokiem przez całe lato. Inspiracji na ten temat również można poszukać w naszych filmach, które się już pojawiły na kanale Ogród na co dzień i które jeszcze w nadchodzących tygodniach będą się pojawiać.
Kwiatami możemy cieszyć się też w domu, bo wiele pojawiających się o tej porze kwiatów na rabatach można ścinać do wiosennych bukietów. Mogą to być na przykład zjawiskowe irysy, czyli kosaćce, brudkowe lub syberyjskie. Mogą to być także wspaniałe czosnki ozdobne, które kwitną później niż inne wiosenne rośliny cebulowe. Ich kwiaty są niezwykle oryginalne, w przepięknej fioletowej barwie. Pięknie zaczyna też kwitnąć szczypiorek w zielnikach. Przypominamy, że te kwiaty są jadalne. Życzymy cudownego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.